Proszę Państwa, znajdujemy się na małym dziedzińcu Zamku w Kliczkowie. Wczoraj odbyła się konferencja latającego Uniwersytetu Leszczynowego, już trzecia. Jednym z wykładowców był profesor Piotr Trojanowski, nasz dzisiejszy gość, z którym dzisiaj będę rozmawiał o tematyce tego wczorajszego wykładu, przyroda i wojna. Ponieważ tak samo jak z Szymonem, z Piotrem jesteśmy po imieniu, więc nie będziemy tutaj czarować, że się nie znamy, że spotkanie jest oficjalne, więc to jest straszne, bo ja zapraszam ciągle nowych ludzi. Okazuje się, że ja z każdym jestem po imieniu, prawda, z wyjątkiem kilku osób, więc na wszelki wypadek z Kucharczykiem nie przeszedłem na ty, żeby zachować tę oficjalną formę. Przyroda i wojna. Fascynujący i fantastyczny wykład. I ja może zacznę od takich swoich przemyśleń, od rzeczy, które ja wiem na temat przyrody i wojny. Druga wojna światowa w Polsce i całkowita dewastacja lasu przez okupanta niemieckiego. Było tak, prawda? W dużej części. W dużej części. Mhm. No, potrzebowali drewna na ogrodzenia, na budowanie zabezpieczeń czołgowych. Ale drogi budowali z drewna. Ile jest we wschodniej Polsce dróg, tak jest. Traktów leśnych zbudowanych po prostu z drewna. No, tylko wojna, proszę też pamiętać, że to nie jest tylko sama wojna, druga wojna światowa, tylko to, co się też po wojnie dzieje, czyli na przykład telegrafizacja i elektryfikacja kraju silnie robiona i też wycinanie lasów tej samej ideologii, albo nawet wykorzystywanie tych drzew, które Niemcy wycięli, także było tak. Ale... Jeszcze pamiętam taką historię ze szkoły średniej, bo ja kończyłem technikum leśne, o czym przypominam, bo wiele osób pamięta, ale wiele nie. To jest istotny epizod w moim życiu, że po wojnie, nie wiem czy ty to słyszałeś, po wojnie pojawił się taki postulat, żeby Związkowi Radzieckiemu za te rzekome zobowiązania, jakie mieliśmy wobec niego, zapłacić też drewnem wyciętym w zachodniej Polsce, czyli w tych terenach, które zostały pozyskane od Niemiec. Ale było coś takiego. Mi to pan profesor od hodowli lasu, świętej pamięci Władysław Tokarz, mówił, znaczy nam to mówił, mi osobiście na lekcji, że był taki pomysł, żeby wyharatać tutaj co się da i to przekazać Rosjanom, tylko ja też z drugiej strony tego nie widzę, no bo ile jest drewna w Rosji? No dokładnie, to jest chyba po prostu. Może coś pokręciłem. No w każdym razie, przyroda i wojna. Mówiłeś wczoraj o zwierzętach żyjących na poligonach i na liniach demarkacyjnych. Tak, no to są takie dwie rzeczy, o których się mało wie, bo zwykle wojnę kojarzymy tylko z działaniami wojennymi i z tym, co się dzieje, że tam głodni żołnierze odstrzeliwują, co chcą, albo państwo abdykuje i kłusownicy robią, co chcą. Ale rzeczywiście te przygotowania do wojny i to, co się dzieje po wojnie, no to też są jakby naturalnymi składnikami, czyli właśnie te poligony, które są naprawdę fantastycznymi ostojami bioróżnorodności. To nie jest tak, że tam są tylko ptaki, nawet tutaj, gdzie blisko nas jest poligon Święcichowa, czyli tutaj zupełnie... Świętoszowa, rzut beretem właśnie od Kliczkowa, gdzie jesteśmy. No to jedna z najlepszych ostoi ptaków i to na przykład ostoja cieczewia, jedyna w zasadzie... Naprawdę? Tak, jedyne miejsce, gdzie w ogóle populacje cieczewia się zachowały, to są właśnie stare poligony. No i to są miejsca, fachowo to się nazywa wymuszanej... wczesnych stadiów sukcesji. No tam spadają bomby, jest wypalanie, te czołgi rozjeżdżają tą wierzchnią warstwę gleby i dla takich niektórych organizmów, które właśnie lubią takie siedliska, których w tej chwili brakuje, no bo zapominamy o tym, że był ogień kiedyś, albo wydajemy olbrzymie pieniądze, żeby zawołać 20 zastępów straży pożarnej, żeby coś wypalić. No wojsko to robiło i robi za darmo. I te ptaki, przede wszystkim ptaki, ale nie tylko z tego korzystają i to nie jest tak, że to są tylko jakieś fascynujące obserwacje przyrodników, którzy robią achy i echy, tylko to są też poważne badania naukowe, które pokazują, że rzeczywiście właśnie na poligonach wiele gatunków, nie tylko, że przetrwało, ale ta nowa ekspansja, na przykład, nie wiem, pięknych stad jeleni w Niemczech, albo wilków, też się zaczynała przez poligony. Dzięki poligonom to trwa. Parę rzadkich gatunków ważek, wiele chrząszczy takich pirofilnych, tych, które lubią właśnie ciepło od spalonego drewna, też przylatują na poligony. I ale żeby też pamiętać, poligony to nie jest tylko to, co nam się kojarzy, jakieś takie polany wypalone, tylko to są też olbrzymie poligony na przykład morskie, gdzie się testuje każdy rodzaj broni, łącznie z bronią atomową. No i to też są miejsca atrakcyjne dla zwierząt. Ktoś powie, no jak tam broń, wszystko, te zwierzęta powinny ginąć. Ale proszę pamiętać, że wojsko nie wpuszcza na poligon byle kogo. No prawda? Tak. Jak jest spokój, no to przyroda ma się tam świetnie i tych miejsc jest bardzo dużo. W Australii na przykład najlepsze przyrodnicze rzeczy też się zachowywały na poligonach, albo w Brazylii pokazywałem taki przykład takiego śmiesznego ssaka,
mrówkojada olbrzymiego, który w zasadzie w Argentynie i w Brazylii zachował się, najlepsze populacje zachowały się na poligonach, także to pokazuje, jakie to są fantastyczne miejsca. Ale o poligonach rzeczywiście sporo się wie. Naprawdę, łącznie z tym, że są takie duże prace podsumowujące bombardowanie w imię przyrody. Z grubsza takie atrakcyjne tytuły zwykle badacze próbują wyszukać i nadać. Natomiast te linie demarkacyjne, czyli mamy przed, przygotowania do wojny, czyli poligony, też jakieś fortyfikacje, z działania wojenne to się wszystko dzieje. No i tą sytuację, która jest po wojnie, czyli państwa się muszą jakoś dogadać, co do tego, jak będzie wyglądał przebieg granic. No i oczywiście w dużej części ten przebieg granic jest oparty o naturalne bariery, czyli raz jeszcze przyroda daje o sobie znać, rzeki, góry, wielkie kompleksy leśne. No Polska jest w takiej szczęśliwej sytuacji, że w zasadzie granice mamy oparte o układ naturalny. No ale są takie właśnie, no trzeba się dogadać, zwłaszcza jak system jest różny pomiędzy sobą, czyli jedna linia demarkacyjna była, ale przyroda się tam zachowała całkiem dobra. To nie wiem, czy starsze osoby słuchające będą wiedziały, że to jest NRD i RFN, bo teraz już jest wszystko jednymi wielkimi Niemcami, ale między Niemcami wschodnimi, czyli tą radziecką strefą okupacyjną, a pozostałymi, zrobiono taki pas zieleni i to do dzisiaj funkcjonuje. To przez całe Niemcy to biegło. I nawet się mówi, że żelazna kurtyna w zasadzie jest zieloną kurtyną Europy, bo dzieli rzeczywiście Europę na takie dwie części, tą zagospodarowaną zachodnią, jednak ze bardziej zdewastowaną przyrodą od części wschodniej naszej. No, paradoks polega na tym, że my się trochę słabo tym zasobem chwalimy, ale to jest na dłuższą historię. Ale taka linia demarkacyjna, o której znacznie mniej się wie, wiemy, że jest. To jest między Koreą Północną a Koreą Południową. Tak cały Półwysep Koreański przecięty. Cała ta część 250 km licząca długości, 4 km szerokości. No to w zasadzie to jest największa ostoja bioróżnorodności. I ona była znana w zasadzie już od wojen japońskich, ale teraz badania pokazują, w Korei Północnej zje się wszystko, więc tam nie można wchodzić, więc tam siłą rzeczy ta przyroda się zachowuje. Z kolei Korea Południowa jest bardzo mocno rozwinięta przemysłowo, no to też jest nacisk, presja na przyrodę. No to na tej linii demarkacyjnej zachowało się naprawdę najlepsze populacje niektórych gatunków. Nie mogę powiedzieć jako ciekawostkę, bo skąd my o tym wszystkim wiemy? To wszyscy mówią Korea Północna, zamknięty kraj, gdzież tam mnóstwo ludzi jeździ i wchodzi na te linie demarkacyjne przyrodników i nawet wyczytałem gdzieś w internecie, że bilet wstępu 43 euro, więc to jest naprawdę szalejący tam biznes, nie? Ale właśnie dlatego, że jest atrakcyjny, przyrodniczo. Także te linie demarkacyjne to jest naprawdę no, niesamowita rzecz. To są też obszary pozbawione tych urządzeń militarnych, więc tam w zasadzie poza wojskiem nikt nie ma wstępu, znowu jest ten spokój, no albo się ma 43 euro i można na chwilkę wejść, ale te obszary są nieprawdopodobne. Także całe to zagadnienie to nie jest tylko tak przed, w czasie wojny i po, tylko to też trzeba pokazać, że wojny dzisiejsze, czy wojny, które, znaczy generałowie się przygotowują do wojen, które już się odbyły prawda? Tak. I przyrodnicy, zawsze zaskoczeni. Tak, i przyrodnicy też troszeczkę w zasadzie muszą interpretować zjawiska z przeszłości. To jest taka cała działka biologii historycznej albo historycznej biologii. Coraz modniejsza zresztą. Ale nie jest to taka twarda nauka, no nie da się tam zrobić eksperymentu. No jeszcze nikt eksperymentalnie wojen po to, żeby sprawdzać, jak się zachowuje przyroda, nie robi. Chociaż kto wie, ja pokazywałem jeden przykład, że w latach 40. na Midway Amerykanie rzeczywiście rozstawiając urządzenia militarne, zastanawiali się, jaki to będzie miało wpływ na ptaki, na ptaki tego atolu hawajskiego. I oni rzeczywiście wstawiali eksperymentalnie w różne miejsca atolu i sprawdzali, jak ptaki będą reagowały. Oczywiście to było podszyte troską o przyrodę. Po latach się okazało, że to nie jest tak do końca, że nie chodziło tylko o reakcję ptaków czy tam żółwi morskich, tylko
Tylko chodziło też o to, że no, te urządzenia są bardzo kosztowne, więc jak nie daj Bóg ptak, no, jak każdy organizm wydali z siebie nieczystości, to uderzenie właśnie takiego czegoś główienka ptasiego w urządzenia powodowało korozję, jakieś tam no tak. Nieprecyzje trajektorii lotu i tak dalej. Także no, za tym stał wielki biznes po prostu. No. Przeważnie, jak myślimy o wojnie i zwierzętach, to przychodzi nam do głowy jedna rzecz, depopulacja i cierpienie zwierząt. No, tego nie unikniemy. Co w wyniku wojny zniknęło, a co zostało zredukowane to jest właśnie, do granicy? To jest właśnie trochę tak. No, niektórzy mówią, dlaczego w ogóle się zajmujecie zwierzętami i przyrodą w czasie wojny, że nie szkoda róż, kiedy giną lasy, no. Prawda? Ale no jednak te zwierzęta też służą ludziom, bo o tym, że zwierzęta gospodarskie, że tak powiem, były depopulacjonowane w czasie wojny, no to wszyscy wiemy. Bo wchodziła wroga armia, zajmowała wielkie stada krów i po prostu, czy koni, i to się jadło, tak. Nie? Natomiast ze zwierzętami w lasach też tak jest, ale to z dwóch powodów. Jedno, no to armia lubi też dziczyznę, zwłaszcza jak ma szybkostrzelną broń, którą można wyżywić szybko cały oddział, prawda? To jest jedno, ale to wcale nie jest największe źródło depopulacji zwierząt w czasie wojny. Znacznie poważniejszym problemem jest kłusownictwo. Czyli, że tak jak powiedziałem, państwo abdykuje z tego terenu, z zarządzania tym terenem, natomiast no, kłusownicy tam działają. I doskonałym przykładem tego są obecne konflikty zbrojne w Afryce, gdzie w Rwandzie, w Republice Konga, w paru innych miejscach w zasadzie dochodziło do rzezi nosorostów, goryli. Niektórzy wręcz sugerują, że wojny były wykonywane po to, te konflikty o sztuczne granice były wywoływane po to, żeby właśnie handlarze przemytem zwierząt, czy części od zwierzęcych, bo tak naprawdę chodziło o te rogi nosorożców, no to z tego korzystali. No lokalne wojny mogły być wywoływane dla takich powodów, dlaczegoż by nie, no, prawda? Zwłaszcza, że zyski są ogromne. Tak, zyski są ogromne i to też no, niewiele osób wie, ale że handel zwierzętami i materiałami pochodzenia zwierzęcego to jest po narkotykach drugi największy biznes, także to są rzeczy zakopywane gdzieś tam, no bo żadne państwo się nie lubi chwalić tym, że nie spełnia swoich podstawowych obowiązków, ale właśnie tak jest. No, nawet w Polsce mieliśmy takie przykłady, właśnie w Białowieży populacje jelenia, sarny, dzika, tego co się dało zjeść w czasie II wojny światowej w zasadzie załamały się, później się skutecznie odbudowywały, a polscy partyzanci w pamiętnikach chwalili się, że dzięki nim uratowano te ostatnie 44 żubry, no bo oni mogliby sobie pozwolić na to, żeby tam Sowieci czy naprawdę mówili o to, że walczą o te żubry. Także no, na wojnie wszystko się może zdarzyć, ale ciekawy jest na przykład taka rzecz związana z oceanami. No my, patrząc na przyrodę, większość z nas intuicyjnie myśli, no to wszystko, co jest dookoła nas, ale nie zapominajmy, że 2/3 Ziemi to woda, to oceany i morza. I tam na przykład po bombardowaniach albo po utonięciach statków z ludźmi, no część tego białka się nie marnowała. To nawet pokazuje się, że żarłacze, takie rekiny po prostu korzystały z tego i mówi się, że populacja jednego z tych największych rekinów dzięki II wojnie światowej się odbudowała. No bo jedno to tak, że był spokój, prawda, no bo ludzie byli zajęci wzajemnym nawalaniem się, a drugie to, że właśnie korzystały z tych... Jeden statek utonął, drugi statek tak utonął. Tak jest, no i tak to było. No. No i przynajmniej tak się sugeruje. Rekin się wyżywi. No i do tego wszystkiego, bo jeszcze powiedziałeś o tych, że lokalne konflikty mogły być tak wywoływane. No mogły być. Co więcej, już widać, że istnieje pewien rodzaj propagandy, o czym też zapominamy, że to jest, bo on wciąż trwa, więc nie jesteśmy jakby wyczuleni na to, że to jest element sztuki wojennej, ale propaganda jest pewnym elementem sztuki wojennej i już o tych zasobach przyrodniczych kiedyś się o tym nie mówiło. No przecież Clausewitz, główny teoretyk wojny, zawsze mówił, że wojna wyjątkowo ludzka rzecz. I naprawdę wprost pisał, żeby się nie przejmować zasobami innymi niż to, co dotyczy bezpośrednio człowieka. No ale jednak czasy się trochę zmieniły i na przykład już w konflikcie na Bliskim Wschodzie pierwsze wielkie odszkodowanie wojenne, prawie 860 milionów dolarów. Izrael zapłacił Libanowi za straty środowiskowe, więc to jest, no ludzie w ogóle takich rzeczy nie wiedzą, nie? Że to nie jest tylko takie tam gadanie sobie, coś tam, to jest wielki pieniądz. No. Wczoraj, zejdźmy z tej
perspektywy makro. Ja wczoraj się zaciekawiłem, opowiadałeś o tej wojnach w Afryce, że przedmiotem handlu są jądra goryli. Po co im te jądra goryli? No, do medycyny chińskiej na przykład. O kurczę. To są właśnie takie rzeczy, z których my sobie nie zdajemy sprawy. No dobrze, ale... Kawałek pazurka. Nie wiem, czy widziałeś te zdjęcia. One są naprawdę jednak mocne, ale ktoś będzie chciał, to znajdzie je w internecie. Te goryle są przywiązywane do takich drabin, żeby to się tak na przykład powoli wykrwawiało, albo tą głowę całą się bierze. Ja już nie chciałem pokazywać najbardziej drastycznych zdjęć, które właśnie w czasie tej wojny się dzieją. Ale wiesz co, bo to jest tak, że wszyscy mówią, tradycyjna medycyna chińska. W Chinach nie ma goryli. No nie ma. Więc to znaczy, że... Nie ma też nosorożców. Nie ma też słoni. Tradycyjna medycyna chińska. Ja boję się, że to jest właśnie takie słówko wytryk. Ja myślę, że to jest jakiś gruby szwindel. Albo fanaberia niektórych ludzi. No może, ale też wiesz, fanaberia to jest koniunktura, tak? Tak. Jak się nakręca koniunkturę, no to na coś, tak? No, teoretycznie jądra goryli wszyscy wiemy, a rogi nosorożców nie są nikomu do niczego potrzebne, bo to jest fikcja, tak? Więc ale to jest fascynujące. Tam to mówi, że działa i to w najbardziej intymnych męskich sprawach. Jasne. Sproszkowany róg nosorożca i człowiek po prostu 3 godziny bez przerwy. Nie no, to głupoty są, no, ale teraz mi właśnie naszło, że to kreowanie całkowicie fikcyjnych koniunktur. Może jeszcze o wojnie i zwierzętach na terenie Polski. No, to w zasadzie tak, Polska, znaczy musimy wrócić chyba do 2 wojen światowych, bo wcześniej są trochę słabsze dane, ale przede wszystkim zmiany w środowisku przyrodniczym wywołane wojną, czyli, bo wojna to nie jest tylko tak, że zaszczelimy to zwierzę, prawda, że jak się wytnie las, no to zmienia się tym zwierzętom też środowisko. Proszę pamiętać, że w czasie wojny najczęściej nie ma czasu na uprawę roli, więc ludzie muszą jakoś źródło białka sobie znajdować w alternatywny sposób i stąd właśnie populacje zwierząt, no, przeczepione w czasie wojny. Przecież w tych pamiętnikach ludzi, którzy przeżyli wojnę, no, te historie takie budzące w zasadzie no, pewne się łezka wokół kręci, głód. No i czekali na sezon lęgowy ptaków, żeby w zasadzie wyciągać pisklęta, wrzucać do wrzątku, bo to było jedyne źródło białka. I rzeczywiście mnóstwo ptaków, no, takie gawrony albo wróble, to wszyscy znają, też w czasie wojny były wykorzystywane w ten wiesz sposób. Wiesz co, powiem ci, że ja pamiętam czasy, jak u nas na ulicy ludzie wrzucali młode wrony z gniazd i do gara i je jedli. Były lata 80. Tak, w Skanii, na południu Szwecji, do dzisiaj, oczywiście nielegalnie, mówi się, że właśnie tak się robi. Także, że to jest to nie, jako taki lokalny przysmak. No, pamiętajmy, że w ogóle to jest poza wojną, ale wiele lokalnych przysmaków to była kuchnia biednych ludzi, które dzisiaj właśnie jest na to koniunktura nakręcona. Nie? Także, ale wracając jeszcze do tej sytuacji Polski, no to jedno to zniszczenie lasów, zniszczenie siedlisk, wybicie dużej części populacji zwierząt, tych, które się dało zjeść, te wspomniane sarny, jelenie, dziki, ale też jakby dziedzictwo tego, czyli właśnie te wspomniane poligony albo fortyfikacje, które są w Polsce. Nie tylko Międzyrzecki rejon umocniony, największe zimowisko nietoperzy w północnej części Europy, ale na przykład Forty Modlińskie, prawda? Też olbrzymie. I w zasadzie każdy bunkier, który był zrobiony na potrzeby wojenne w Polsce, ma swoją grupkę nietoperzy. Także jak popatrzymy z tej perspektywy, to akurat wojna tej grupie ssaków się bardzo, bardzo zasłużyła. Zresztą ja wczoraj to tak troszkę podsumowałem, że stare rzymskie przysłowie mówi, chcesz pokoju, szykuj się do wojny. To tak samo można powiedzieć, chcesz pokoju, szykuj się do wojny, ale niekoniecznie ją prowadź. Dobrze, proszę Państwa, i tym akcentem zakończymy. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Naszym gościem był profesor Piotr Trojanowski. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zagości na naszych konferencjach. Bardzo Państwu dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia. Dziękuję.